witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałem trochę poopowiadać Wam o moim Garminie Edge'u 830, którego, jak już się zorientowaliście, nie ma u mnie na kokpicie. Co się stało? Dlaczego tak? No to za chwilę opowiem i wyjaśnię. Z racji tego, że Garmin właśnie wypuścił swój nowy licznik, komputerek, zwał jak zwał, rowerowy, 1040, bądź jak ktoś woli 1040, trochę wieje. Szukałem po internecie informacji na temat tego nowego produktu. Natrafiłem na takie forum facebookowe o Garmina. Tam właśnie sobie przeczytałem też co nieco o Garminie Edge'u 830. Jak się okazało, gość pisał tam o jakimś efekcie halo i tak dalej. W ogóle nie słyszałem o czymś takim wcześniej, nie miałem jakiegoś bladego pojęcia, co to jest ten efekt halo. Okazało się, że to jest jakaś wada garminowska. Wygląda ona w ten sposób, że jak macie licznik, to na monitorku na jasnym tle jest taka czarna obwolutka, albo na czarnym tle jest taka jasna obwolutka. Ja osobiście nie zwróciłem na to uwagi, że takie coś u mnie występuje, jeżdżąc przez 3 lata. Zawsze myślałem, że to jest jakiś cień, czy nie cień. Coś pada, słońce nie tak. No i o, jakie koniki. No i dopóki o tym nie wiedziałem, to mi to nie przeszkadzało. Ale jak się już dowiedziałem, że takie coś jest, zaczęło mi to nagle przeszkadzać, że szedłem raz na rower, drugi, trzeci. No nie, no już mnie irytuje, no oczywiście, wiadomo. Jak nie wiedział, to nie wiedział. No i sobie myślę tak, co tu cholera zrobić, bo w sumie wiem, że to już jest i już mnie w oko kuje. No i sobie pomyślałem, co tu zrobić. Licznik ma 3 lata, czyli już rok po gwarancji, tej dwuletniej. Ja nie wiem, cholera. Pisać, nie pisać do tego Garmina. Mówię, a czort, napiszę, no bo w sumie co stracę. Jedyne co, to napiszą mi, że mogą to zrobić za jakąś tam odpłatą. No dobra, spoko. Napisałem do Garmina. Minęły 2 dni. Jakaś pani z pieskiem. Otrzymuję od nich odpowiedź, że mam załączyć fotki z problemu. Dobra. Zrobiłem te zdjęcia. Wysłałem. Mijają kolejne 2 dni. Garmin odpisuje. Co ciekawe, od razu w tytule wymienimy Ci Twojego Edge'a. Szok i niedowierzanie. No jak to możliwe? Tak? Bez gwarancji? Rok po? Mówię, no coś tu jest nie tak chyba. No ale dobra. Dali mi tam całą instrukcję. Co mam zrobić? Odesłać sam licznik. Oni nie chcą, miałem tą wersję bundle. Czyli tam z czujnikiem prędkości, kadencji, z pasem, z czujnikiem tętna. No i dobra, oni piszą, wyślij pan sam licznik, my więcej nic nie potrzebujemy, pudełka nawet też nie. Sam licznik, no to dobra, no to wsadziłem ten licznik w karton, wysłałem. Oczywiście tam dostałem od nich całe te wytyczne, link tam do strony i tak dalej. No i co się okazuje, mija ze 3-4 dni może, przychodzi mail od Garmina, wszystko pięknie, otrzymaliśmy pański licznik, wysyłamy nowy. No to dalej szok i niedowierzanie, no. Nie spotkałem się z czymś takim, żeby grubo po gwarancji, no bo rok to uważam, to już jest grubo po terminie. No jacyś ludzie, zaraz do Was wrócę. No, rok po gwarancji. No dobra, okej. No i co?
na tym internecie, na tym Facebooku chłopaki tam pisali, że też im wymienili. My jesteśmy w sytuacji, gdzie jestem właśnie w drodze do domu z paczkomatu. Przyszła jakaś paczka z Garmina, ale ni cholery, ani to duże, jakieś takie małe, nie wiem co tam nawet jest. No i postanowiłem, że już skoro to robię, może się to komuś przyda, może ktoś ten efekt halo ma. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak on u mnie wyglądał, bo sobie to można wygooglować, wiadomo. Chcecie zobaczyć, jak u mnie wygląda ten efekt halo? Zapraszam na swojego Facebooka, Instagrama, tam rzucę fotki, na podstawie których uznano mi reklamację po gwarancji. Co przyszło? Domyślam się, że nowy Garmin, ale na 100% nie wiem, bo mówię, poczuszka jest bardzo mała. Zaraz stanę na jakiejś miejscóweczce, ławka może jakaś ze stolikiem i otworzymy sobie i zobaczymy, co oni tam przysłali. Także na chwilę się rozstajemy, za chwilę włączę się z jakiejś miejscóweczki i zobaczymy, co tam wyszło. No witam ponownie, jestem już na miejscu. Właśnie to, co widzicie przede mną, to jest prawdopodobnie licznik, który właśnie wyjąłem z takiego, o, takiego może kartonika, większy on nie był, już go tam pozbyłem wcześniej, po co ja to będę ze sobą woził. No i co? No i otwieramy. No nie wiem jeszcze do końca, no, nie wiem do końca. Wiem, że to jest licznik, tylko pytanie teraz, czy to jest mój licznik naprawiony, czy to jest nowy licznik. No otwieramy, zobaczymy, co to jest. No teraz zobaczymy. Tak. Jest to nowy Garmin. Mam nadzieję, że tu będzie go dobrze widać. Proszę bardzo. Widać jeszcze folię, nóweczka, w ten sposób. No i jak widać, dostałem po prostu nowy licznik. Jeszcze patrzę, tu numer seryjny faktycznie jest inny. Sprawdźmy jeszcze, czy on działa. Później nie było. Wypalamy. O, no jest, coś się tam zapala. Mam nadzieję, że to jest widoczne. 76% baterii. Aha, ładuje się. O, proszę bardzo. No, nóweczka, wybór języka. Wszystko elegancko. Dobra, nie będziemy tylko teraz konfigurować. Sobie go zgasimy. Już nam przeszkadzają. Może w ten sposób. No, no i jak widać, nowy licznik jest już u mnie. Prawdopodobnie jeszcze go dzisiaj skonfiguruję, założę. Nie wiem, jeszcze pomyślę o tym 1040. Dosyć bardzo dużo fajnych, przydatnych funkcji, ale to jest jeszcze decyzja niepodjęta. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie zadowolony jestem bardzo z Garmina. Klient nie został zostawiony sam sobie po gwarancji z problemem. Wymieniliby bezproblemowo 3,5 roku, jak policzyłem tak sobie na szybko, miałem tamten liczyk, no czyli można powiedzieć rok, półtora po gwarancji. Także ja jestem zadowolony, nie widzę tutaj już sensu szukania takich urządzeń u jakichś innych producentów pod tytułem Wahoo i tak dalej. Ja nie mówię, że one są złe, czy mają gorszy support, ale no sami widzicie, ja już jestem zadowolony. Mnie już tu Garmin w odpowiedni sposób potraktował, więc kolejny sprzęt, jeżeli będzie przeze mnie kupowany, będzie to sprzęt od Garmina. Nie ma co tutaj się oszukiwać, przepraszam. No i to by chyba było na tyle. Nie chcę przedłużać filmu. Jak się podobał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, jakie wasze są doświadczenia na przykład z supportami Garmina, czy to Wahoo, czy jakiegoś innego. Jeździcie na rowerze, jest jeszcze fajnie. Ciepło, sezon się nie skończył. I co? Do następnego. Trzymajcie się ciepło. Cześć.